Był działaczem socjaldemokratycznym, aktywnym członkiem tajnego ruchu rewolucyjnego i propagatorem idei Marksa, potem zaś współzałożycielem i liderem partii bolszewickiej odpowiedzialnym za wprowadzenie w Rosji systemu jednopartyjnego, przywódcą rewolucji październikowej, a po przejęciu pełni władzy przez komunistów rządem władzy politykiem, który bezwzględnie egzekwował radykalne reformy w kraju. Do historii XX wieku wszedł jako jedna z najbardziej złowrogich, czy może nawet najbardziej złowroga postać, bo w końcu to on był twórcą totalitarnego systemu komunistycznego i ludobójczej polityki sowieckich organów bezpieczeństwa. Cześć, mam na imię Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii świata, a w dzisiejszym filmie będziemy się zastanawiali, czy Związkiem Radzieckim rządził półmartwy człowiek. Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje oraz zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Świat w żadnym wypadku nie mógł zobaczyć tego zdjęcia. Zmieniłoby ono bieg historii i pozwoliło wykryć zuchwałe fałszerstwo. Fotografia przedstawiająca patrzącego tępo mężczyznę na wózku inwalidzkim na całe dziesięciolecia zniknęła w radzieckich archiwach. Osoba w centrum to Włodzimierz Iljicz Ujanow, znany jako Lenin, przywódca rewolucji październikowej z 1917 roku, która zapoczątkowała wojnę domową w Rosji. Dopiero po jej wygraniu w 1922 roku Lenin stał się dostatecznie potężny, żeby utworzyć nowe państwo, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwszy komunistyczny reżim na świecie. Wódz proletariatu nie zdążył jednak triumfować we wszystkich potyczkach z wewnętrznymi wrogami rewolucji, ponieważ dostał serii udarów. Miał zaledwie 53 lata. Trzy udary. Lenin był podobno bardzo nerwowy. Drażniły go hałasy, popadał w depresję, cierpiał na migrenę. Poza tym jednak mógł, przynajmniej powierzchownie, uchodzić za okaz zdrowia. Nie palił, a nawet nie pozwalał na palenie tytoniu, kiedy znajdował się w pobliżu. Alkoholu też nie nadużywał. Lenin prowadził jednak bardzo intensywny i stresujący tryb życia, choć w tym miejscu chciałoby się powiedzieć, że robił to na własne życzenie. Pracował podobno nawet 16 godzin dziennie, chociaż być może w innym przypadku nie mógłby się pochwalić tak wielkimi osiągnięciami. W końcu w zaledwie kilka lat dokonał w Rosji rewolucji, obalił carat, kazał zamordować rodzinę carską, walczył z opozycją, prowadził wojnę z Białymi, Polską oraz Ukrainą, likwidował wszystkich wrogów, każąc zabijać ich bez litości. Ponadto obsesyjnie zajmował się najdrobniejszymi sprawami, uważając, że tylko on podejmie najwłaściwsze decyzje. Lenin przez wiele lat odczuwał także skutki postrzału. Zamachu dokonała 30 sierpnia 1918 roku należąca do eserowców Fanny Kapłan, która strzeliła do Lenina dwukrotnie. Jeden z pocisków utkwił Leninowi w szyi. Wyciągnięto go dopiero w kwietniu 1922 roku. Swoją drogą, choć Kapłan przypłaciła przeprowadzenie zamachu życiem, to wszystkie ataki na Lenina odnosiły jedynie skutki odwrotne do zamierzonego, gdyż przywódca Sowietów stawał się w nich w wyniku jeszcze bardziej popularny. W maju 1922 roku przywódca Rosji bolszewickiej doznał pierwszego wylewu. Lenin zaniemógł na kilka dni. Doznał lekkiego paraliżu, który jednak nie przeszkadzał zanadto w pracy, do której wkrótce wrócił. W grudniu tego samego roku ponownie doznał wylewu. Choroba znacznie ograniczyła jego możliwości. Zdecydował wówczas, nie wiadomo na ile świadomie i samodzielnie, o zaprzestaniu aktywności publicznej. Tuż po drugim wylewie Lenin miał jeszcze ostrzegać swoje otoczenie przed Józefem Stalinem. Twierdził podobno, że Stalin jest zbyt grubiański i niedostatecznie ostrożny w rządzeniu. W marcu 1923 roku Lenin doznał trzeciego wylewu. Po nim nastąpił paraliż lewej strony ciała. Kierownictwo partii natychmiast go odizolowało. Prawda była bowiem miażdżąca. Lenin miał porażenie połowicze, nie mógł mówić i nie był sprawny umysłowo. Gdyby stało się to powszechnie wiadome, nie dałoby się uniknąć walki o władzę. Wtedy sekretarz generalny rosyjskiej komunistycznej partii bolszewików Józef Stalin wpadł na pomysł. Poinstruował lekarzy, żeby wydawali fałszywe oświadczenia. Nagle okazało się, że chodzi o lekki udar, a Lenin jest w pełni sił. Potrzebują trochę spokoju, ale w każdej chwili gotów jest rządzić krajem. Medyczne fałszerstwo podtrzymywane było przez całe miesiące. Stalin grał na zwłokę, sam planował objąć schedę po Leninie, ale potrzebował przymierzeńców. Podczas gdy chory przywódca ZSRR czekał na śmierć, on prowadził swoją grę. 21 stycznia 1924 roku Lenin umarł w wyniku powikłań po udarze. Kierownictwo nad partią przejął triumvirat, którego skład wchodził również Stalin. Szybko wyeliminował swoich konkurentów Kamieniewa i Zinowiewa, zdobył pełni władzę na 29 lat. Lenin zaplanował dla ZSRR fazę rozwoju
rozbudowy i wewnętrznej równowagi. Inny następca niż Stalin być może poszedłby tą drogą i zaoszczędził światu wielu zbrodni, atomowego wyścigu zbrojeń oraz zimnej wojny. Ale Stalin postawił na terror. Według szacunków ekspertów zgładził od 9 do 20 milionów osób. Jeden z ciosów wymierzonych także w swego poprzednika, Lenin kategorycznie zabronił zbalsamowania swoich zwłok. Nowy wódz ZSRR nic sobie z tego nie zrobił i kazał wystawić jego mumię w mauzoleum na Placu Czerwonym. Nawet ostatnia wola przywódcy rewolucji miała się podporządkować władzy Józefa Stalina. Skutki tej decyzji wciąż trwają. Lenin do dziś leży w szklanym sarkofagu. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do obserwacji mojego kanału. Hej!